witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmuję się uprawą pożniwną. Talerzuję pola po pszenicy oraz rozsiewam od razu popląd. Nadal korzystamy z tego rozsiewacza montowanego na talerzówkę bądź grubera. Zakupiliśmy w tamtym roku. Wysiewamy mieszankę z przewagą gorczycy. Tutaj będzie kukurydza najprawdopodobniej, więc szkoda, żeby ta ziemia leżała podłogiem do tego czasu. My i tak wszystkie pola korzemy na zimę, rzadko kiedy zostawiamy coś na wiosnę, a też już teraz talerzuję póki mogę, ponieważ czekam, aż tam zawiorą belki ze słomą i najbardziej zależy mi na tam polu obok, gdzie jest prawie 7 hektarów, bo tam chcemy sieć lubczyk. A póki są belki, no to nie mogę tego stależować ani zaorać. Jeżdżę około 11,5 na godzinę. Większość pól, co mieliśmy pszenicę, to oddaliśmy słomę i wymieniliśmy na obornik. Na niektórych polach zostawiliśmy słomę, a tam akurat jest, będzie lubczyk, to wymieniliśmy, ponieważ chcemy, żeby się nam zapychało w siewniku. A obornik rozrzucimy na polach, na których najprawdopodobniej będzie kukurydza w przyszłym roku bądź pszenica. Na wszystkich polach, na których będzie kukurydza, to siejemy poplony. Też u nas jutro zapowiadają burze z deszczem. My już na szczęście wszystko wymusiliśmy. Wszystko mamy zmagazynowane już. Też już dzisiaj odwiozłem, można powiedzieć, tam została nam przyczepa melisy, słomy. A połowa melisy liścia jeszcze nam zostało. Tam jest chyba około 35 litwaków, jeżeli się nie mylę. Czyli tam około po oczyszczeniu zazwyczaj zostaje tam około 4 ton. Tam po oczyszczeniu trzeba liczyć 100, 120, 130 kg, zależy od biwaka, czystego liścia już. Tak samo lubczyk nasienny już ścieliśmy i w tym roku, tak jak w poprzednich latach, ścinamy do momentu, gdzie był ostatni nasiennik i robimy tak jakby namiot w tunelu i opieramy o siebie. Następnie otrzepujemy widłami. Wczoraj i dzisiaj przewróciliśmy go i otrzepaliśmy, bo jeżeli są badyle, to może nam wilgoć wejść od spodu, gdzie to nasiona spadają i zbutwieją. To jest odmiana tam Elita, jakaś niemiecka. My będziemy wysiewać to u siebie. Reszta, co zostanie, to najprawdopodobniej albo odstawimy tam, gdzie zioła nasion, albo może zostawimy na wiosnę, jakby nam jeszcze się zachciało siać lubczyku. W tym roku zasiejemy najprawdopodobniej około 10 hektarów bezpośrednio w grunt. Tamte 2 hektara z dźwięgla, bo to co jednak mieliśmy zostawić ten kozłek, to stwierdziliśmy, że nie ma sensu zostawiać paska i od razu zaoraliśmy. Widzę, że chyba mi braknie poplonu. Będę musiał zadzwonić do ojca, żeby je przywiózł. Tam już od granicy stależowałem i wjechałem od tej, bo tutaj niestety lekko ze skosa idzie. Po prostu tam skończę akurat i wyjadę na drogę, będę miał bliżej, a nie będę musiał tą polną wracać. Więc
niestety nawyk popsuł się w kejsie. Prawdopodobnie będzie trzeba to całe wymienić. No i bez nawiewu, bez klimatyzacji. Co nie jest za przyjemne przy takich temperaturach. No ale jutro może przyjdzie jakieś ochłodzenie. Nam to już nic nie szkodzi, wszystko wymusiliśmy, teraz tylko uprawy pożniwne. Ci co od nas biorą słomy, to już wszystko sprasowali i mają do jutra zabrać. Bo brało od nas z dwóch rolników. Lubczyki się podniosły po tych deszczach, ostatnio co były. Więc na szczęście ten deszcz uratował. Tak samo ten deszcz uratował kukurydzę, ponieważ już jeszcze parę dni by zaczęła redukować, już zaczęła podsychać od spodu. Jeżeli chodzi o wydajność pszenicy, to tam nie ma co się oszukiwać. Szału w tym roku nie było. Może po 3,5, maksymalnie po 7 ton podejdzie średnia. Tam gdzie była winka, nawet jak była pszenica z centrali, po prostu ją wypaliło na polu. My tam skracaliśmy tylko hektar. Tam gdzie było po lubczyku nasiennym, bo ona się bardzo ładnie zapowiadała i niepotrzebnie ją skróciliśmy. Tam i tak bardzo małą dawkę daliśmy. No przyszła susza, no i pszenica sama się skróciła. Spadek plonu jest tam na pewno te 2 tony w porównaniu do poprzedniego roku. I to nie tylko u nas. Z tego co wiem, to chyba maksymalnie tu w okolicy 7 ton sypało. Uśredniając, no, na tych kawałkach może podchodziło pod 8, pod 7,5. U wielu rolników to było od 4,5, nawet do 5 ton wyszła średnia. Za to, że paki wiem, że u niektórych bardzo ładnie posypały. Podam 4,30, 4,300. Około 3,5, 3,700 wychodziły średnie, więc nie jest tak źle. No ale my rzepaku nie mamy i nie zamierzamy póki co do niego wracać. No jest problem. Wzięła może i dobry poplon, ale to tak dużo oprysków. To się wszystko też zbiega w czasie, jak mamy miejsce do cięcia i różne zabiegi. Halo? No sporo, z 1,5 hektara, 2, a co? No nie wiem, ale i tak mi braknie pewnie poplonów. No. A jest w domu? Aha, no dobra. O, tam już w tym lejku trochę, na jeszcze z pół godziny na pewno mi starczy. No na pewno taką dobrą, no. Z pół pola może mam, nawet nie pewnie. A tu wiesz, potem jeszcze sklina, to też jest jeżdżenie, nie? No to podjedź mi po prostu zasadkowo słupa. Pod słupem połóż worek. Słucham? Może być ciężko, bo jest dwa przywieźć. No, bo tam wiatrze to jest 10 kilo chyba. To nawet nie. No na razie. Żeby to ładnie przerobiło. No teraz to momentalnie wysusza.
mi też wszyscy teraz koszą jak najdłużej, żeby to wszystko pokończyć. Plus jest taki, że jeżeli ktoś chce zsiąść rzepaki, no to jeszcze ma na pewno trochę czasu. Też jeżeli ktoś był zainteresowany siewem rzepaku, czy tam upraw pożniwnych, orka, gruberowanie, talerzowanie i siew pszenicy rzepaku, tam my świadczymy takie usługi. Tutaj lokalizacja to jest gmina Choceń i okolica 87 850. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to tam się odezwać w komentarzu albo na maila. Także myślę, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, cześć!